Lifehacking Podcast, czyli przewodnik po sposobach, metodach, technikach, skrótach i trikach rozwijania swojego umysłu dla każdego, kto potrzebuje skutecznych rozwiązań do osiągania swoich celów. Jeśli jesteś freelancerem lub przedsiębiorcą, prawnikiem, politykiem czy płatnym zabójcą, ten podcast jest dla Ciebie. Jestem Ludwik Siadlak i zapraszam Cię do dzisiejszej audycji. Będzie typowy odcinek podcastu, to będzie, tak jak miałeś, miałaś okazję zobaczyć w tytule, ogłoszenie parafialne, więc chciałbym wyjaśnić Ci, co tutaj się tak naprawdę wydarzyło. Otóż od 2006 roku prowadziłem prowadzę blog w różnych domenach, najpierw jako blog Ludwig Cenet, później Personaldevelopment.pl, a od dłuższego już czasu w swojej głównej domenie siadlak.com. I oczywiście ten blog jest totalnie nieregularny. W styczniu zeszłego roku blogu podjąłem wyzwanie. Blogowania codziennie i przez 31 dni codziennie napisałem nowy, zupełnie niezwiązany jeden z drugim artykuł, związany z rozwojem, ze skuteczną komunikacją, i bardzo fajnie to yy, dla mnie działało, bardzo dużą radość mi to sprawiało, ale było też ogromnym wyzwaniem, dlatego że codziennie trzeba było wymyślić nowy temat na nowy artykuł, trzeba było to wszystko, co miałem w głowie. Ubrać w rozsądne słowa, spisać na ten wirtualny papier, później wyedytować, opublikować i w jakiś sposób podać dalej, żeby ktoś miał okazję to przeczytać. I to było 31 dni dużego wyzwania. W marcu zeszłego roku z kolei wystartowałem podcast. Wystartowałem lifehacking podcast nie mając totalnie, absolutnie żadnego doświadczenia z podcastingiem. W ogóle nie słuchałem wcześniej podcastów, dopiero jakby zacząłem tworzyć swój własny podcast, jednocześnie wchodząc w środowisko słuchania. Czy podcastów w tym samym czasie. I natychmiast złapałem bakcyla. Natychmiast poczułem, że po prostu komunikacja audio w takiej formie, czy taka forma wyrazu, to jest coś, w czym się czuję naprawdę bardzo, bardzo dobrze. I nagrałem 20 parę odcinków Live Agni Podcast, w czym stwierdziłem, że jeżeli, będąc z natury swojej eksperymentatorem, że jeżeli piszę i sprawia mi to radość, ale jest to dużym wyzwaniem, po czym mogę. Z to, to słowo pisane, zmienić w słowo mówione, i tu się czuję jeszcze lepiej, to wymaga ode mnie mniej pracy, właśnie obróbki i tak dalej, bo mam łatwość mówienia, w końcu to jest mój zawód, ja żyję z tego, że mówię do innych. Natomiast stwierdziłem, że co jeżeli moglibyśmy to wziąć czy wziąć krok dalej, to nie jest po polsku. Co jeżeli moglibyśmy to przenieść na jeszcze kolejny poziom? Czyli jeżeli mógłbym nie słowo pisane, nie audio, to może w takim razie wideo. I w ten sposób właśnie zrodził się pomysł na, pomysł na vlog Trenerskie życie w obrazkach, gdzie w lipcu zeszłego roku wziąłem ze sobą telefon i wyjeżdżając do włoskiej Wiczęcy zacząłem nagrywać po prostu to, co mnie otacza, mówiąc w międzyczasie właśnie o jakichś aspektach związanych z cały czas dokładnie tym samym tematem, tym, na czym się znam, czyli właśnie skutecznej komunikacji, poprawiając swoich relacji interpersonalnych. I z tym vlogiem nie czułem się aż tak bardzo dobrze. Dlatego, że nie miałem, o ile miałem umiejętność obrobienia dźwięku już po tych dwudziestu paru odcinkach opublikowanego Lifehacking Podcast, o tyle edycja wideo sprawiała mi dużo większy, dużo większy kłopot. Co więcej, mimo tego, że mam bardzo dobry sprzęt, w sensie laptopa oczywiście, to renderowanie, czyli przygotowywanie, edytowanie, montaż tych wszystkich odcinków był dla mnie bardzo, szedł mi bardzo topornie. Co więcej, Audio w momencie, kiedy jest nagrywane z telefonu, czy z jakiegoś mikrofonu krawatowego podłączonego do telefonu, też nie było doskonałe. Żyjąc w hotelach, niejednokrotnie mam łącze tak słabe, tak fatalne. Będąc na odludziu, nie mogąc w ciągu dnia korzystać z internetu, niejednokrotnie ze względu na zawód, jaki uprawiam, to też powodowało, że no niestety nie, nie szło mi to tak dobrze, jakbym sobie tego życzył, ale. Ja, jak to ja, będąc oprócz tego, że eksperymentatorem, również człowiekiem szalenie upartym i zawziętym, jeżeli sobie wyznaczę jakiś cel, to za wszelką cenę będę do niego dążył, postanowiłem przetrwać cały ten ból, który, który był związany z vlogowaniem. I nie tylko zaktualizowałem sobie sprzęt z telefonu do, do zewnętrzny, kupiłem zewnętrzny mikrofon, taki boomik, który pozwolił mi na lepszą obróbkę dźwięku. Kupiłem aparat Sony, który jest typowym aparatem vlogerskim, i w tym momencie jakość po prostu skoczyła niebotycznie do góry jakoś techniczna tego, tego vloga, natomiast nadal nie sprawiało mi to dużej satysfakcji. W pewnym momencie doszedłem do wniosku, że okej, okay, testowałem, 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 na zasadzie takiego tipping point, czyli takiego wierzchołka góry, jeżeli sobie pomyślisz, że wjeżdżasz, czy wchodzisz pod górę, pod górę, pod górę i w pewnym momencie osiągniesz taki szczyt, i później jak już schodzisz z góry, to już jest ci mega łatwo w porównaniu z tą trudnością spinaczki. Ja cały czas czekałem na ten tipping point, czyli na ten punkt przełomowy. Żeby już zaczęło być łatwo. To się nigdy nie pojawiło, dlatego że obróbka audio, tak jak powiedziałem wcześniej, czy nawet pisanie tekstów, to jest coś, w czym się czuję o wiele lepiej. I doszedłem do tego wniosku mniej więcej w okolicach 240, 240-250 odcinka tego mojego vloga. I oczywiście w jakimś takim trybie typowym zamknięcia pewnego rozdziału. pomyślałem, dobra, to w takim razie już dociągnę do 360 odcinka tego vloga, czy 365, żeby zamknąć cały rok swojego życia na YouTubie. I w tym momencie pomyślałem, kurczę, jedną z kluczowych cech, jakimi ja się chełpię, jakimi ja z jakich ja jestem sam z siebie przed sobą dumny, to jest autentyczność. To jest to, że w moich, w mojej twórczości, czy to właśnie pisanej, czy mówionej, czy nagrywanej, tutaj nie ma udawania, tutaj nie ma ściemy, tutaj nie ma stawania przy cudzych samochodach, albo opowiadania o rzeczach, które nie miały miejsca. Więc jeżeli ja chcę autentycznie przekonać cię do tego, że nie ma znaczenia to, że 1 stycznia masz swoje noworoczne noworoczne postanowienie i od 1 stycznia musisz zacząć je realizować, tylko warto jest zacząć już 20 grudnia. Warto jest zacząć 1 grudnia. Ba! Możesz zacząć swoje noworoczne postanowienia dzisiaj, 29 marca za 2, 3, 5 lat nie będziesz pamiętać tego, czy zaczęłaś, zacząłeś ćwiczyć, przechodzić na dietę, czytać więcej książek, wychodzić do ludzi, poznawać ich, robić nowe projekty, nowe biznesy, wchodzić w nowe interakcje. 29 marca, tylko pamiętasz, że w tym roku po prostu miał miejsce jakiś przełom, i od tego momentu zaczęłaś, zacząłeś to robić, i jest fantastycznie. Po co czekać do kolejnego 1 stycznia, żeby tak jak wszyscy, nagle yy, zapełnił siłownię i ty też będziesz wśród tych wszystkich rybek, skoro teraz już siłownie są z powrotem opustoszałe w porównaniu z tym, co się działo w pierwszym, drugim, trzecim tygodniu stycznia. Teraz jest genialny moment na to. No to jeżeli to jest moje podejście życiowe, i ja o tym ci mówię, właśnie w ramach live, live Hacking Podcast, w ramach e, trenerskiego życia w obrazkach, to jak mogę ja sam nie robić czegoś dobrego, czegoś wartościowego od razu, tylko mam czekać gdzieś do jakiegoś długiego, długiego czasu, kiedy tam 365 odcinków minie. Więc stwierdziłem, że nie, tak być nie może i tym samym właśnie przerwałem nagrywanie codziennego vloga, trenerskie życie w obrazkach, tylko przemianowałem, ponieważ jeszcze w międzyczasie że dowiedziałem się od moich widzów, że tak naprawdę trenerskie życie w obrazkach fajnie i to, że ja nagrywam moment, kiedy samolot się wzbija w powietrze, albo ląduje, albo jadę gdzieś do hotelu, albo przechodzę przez security, czy cokolwiek, bo dużo czasu spędzam na lotniskach, to widzowie to często przewijali i czekali na to mięso, na ten faktyczny content, na treść, którą chciałem się danego dnia. Z nimi podzielić. No to w takim razie wziąłem, wyekstraktowałem tą część audio, pomijając wszystkie elementy, efekty muzyczne, pomijając ciszę związaną właśnie z moimi podróżami i zacząłem ją serwować w formie podcastu, który nazywałem Roboczo Trenerskie Życie w Słuchawkach. I w tym momencie kończę swoją działalność vlogową. Oczywiście część tych podcastów, które będę nagrywał, będzie nadal serwowana w wersji wideo. Nadal to będzie póki co podcast codzienny, dlatego że ja codziennie mam coś do powiedzenia i nie wyobrażam sobie tego, żebym przez tydzień nie wymyślił czegoś albo miał jakąś taki blok, blokadę twórczą i nie mógłbym z tobą o czymś porozmawiać. Więc na razie to będę robił codziennie na osobnym kanale, który nazwałem Trener przy mikrofonie, żeby te obrazki, które były w formie wideo i tam były jakieś malutkie mikrofoniki, i te podcasty, które były ekstraktem, właśnie audio złączyć w jedną taką spójną całość i w ten sposób to będzie dalej tworzone jako trener przy mikrofonie, ale trener przy mikrofonie to będą totalnie nieusystematyzowane, totalnie niepoukładane, codzienne odcinki, gdzie ja będę dywagował na różne tematy. I teraz, oczywiście, jeśli masz ochotę zasubskrybować, towarzyszyć mi w tej codziennej mojej drodze, gorąco zapraszam Cię na stronę siadla.com przez przy mikrofonie, abyśmy mogli tam. Po, po podróżować razem cały czas nagrywany będzie to podcast z różnych miejsc na świecie, czy właściwie póki co z różnych miejsc w Europie, dotyczący różnych sytuacji codziennych, ale z których można wyciągnąć jakąś lekcję dla siebie, aby jeszcze lepiej, jeszcze pozytywniej i e, tak, lepiej to jest chyba najlepsze jest określenie, lepiej nam się żyło. Natomiast Live Hacking Podcast nie zmienia swojej formy. Lifehacking Hacking Podcast nadal będzie krótkimi odcinkami, może z wyłączeniem tego ogłoszenia parafialnego, to będą krótkie odcinki, to będzie the best of the best tego, co na co dzień będzie publikowane przeze mnie w ramach podcastu Trener przy Mikrofonie. Więc bardzo serdecznie dziękuję Ci za to, że nadal jesteś, że nadal subskrybujesz ten podcast. Ten podcast jest yy, pobierany przez prawie 1800 osób miesięcznie, co jest po prostu fantastycznym wynikiem. Szczególnie, że od roku nie był aktualizowany. To jest po prostu jakieś wow. Tym bardziej mam dla Ciebie bardzo, bardzo dużo szacunku i wdzięczności za to, że jesteś tutaj teraz, że słuchasz tego, o czym rozmawiamy. No i cóż, słyszymy się przy następnym odcinku, który opublikuję już jutro, po to, żeby zachować jakąś taką dynamikę tego, co się tutaj będzie działo. A w międzyczasie, tak jak Ci powiedziałem, jeśli masz ochotę towarzyszyć mi w przeróżnych podróżach, zapraszam cię na stronę siadlacom przez przy mikrofonie i tam możesz zapisać się na e, taką mikroskopijną listę mailingową, gdzie będziesz po prostu dostawać krótkiego maila, e, kiedy pojawi się kolejny odcinek, albo możesz sobie po prostu w swoim ulubionym czytniku podcastów w aplikacji podcastowej zasubskrybować ten podcast, wpisując po prostu trener przy mikrofonie. A zatem do jutra. Dzięki, do usłyszenia. Cześć. Był lifehacking podcast, czyli przewodnik o sposobach, metodach, technikach, skrótach i trikach rozwijania swojego umysłu dla każdego, kto potrzebuje skutecznych rozwiązań do osiągania swoich celów. Jestem Ludwik Siadlak i już teraz zapraszam Cię do kolejnej audycji. Odwiedź stronę siadlak.com przez podcast, aby otrzymać krótkiego maila, kiedy pojawi się kolejny odcinek. Choć podcast jest serwowany wyłącznie w wersji audio, możesz zasubskrybować go na YouTube, gdzie prowadzę również kanał Trenerskie Życie w Obrazkach, na którym rozmawiamy o skutecznej komunikacji. Poprawiając swoich umiejętności interpersonalnych i praktycznych w scenariuszach przejmowania władzy nad światem. Niezależnie od tego, którą formę wybierzesz, do usłyszenia. Dzięki, cześć.